Rozpoczął się przed sądem okręgowym proces Adriana Z., oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ofiarą bezdomnego 30-latka padła 90-letnia mieszkanka tzw. domu weterana. Do zbrodni doszło w 2016 roku w święta Bożego Narodzenia. Jedna z sąsiadek ofiary znalazła kobietę w jej mieszkaniu. Była już martwa. Bardzo szybko ustalono krąg podejrzanych i w ostatnich dniach 2016 roku zatrzymano Adriana Z., 30-letniego bezdomnego, który, jak ustalili śledczy, był znany ofierze zabójstwa. Zresztą nie tylko jej. Mieszkańcy domu przy Ogińskiego często w okresie zimowym wpuszczali Adriana Z. do budynku, bowiem ze zwykłych ludzkich pobudek chcieli pomóc bezdomnemu w przetrwaniu trudnego i groźnego okresu zimowego. Ofiara zabójstwa, 90-letnia kobieta, również z tych samych pobudek wspierała Adriana Z. drobnymi kwotami. Idąc tym tropem, śledczy zbadali motyw rabunkowy i na podstawie zgromadzonego materiału wykluczyli go. Z domu staruszki nie zginęły żadne pieniądze ani wartościowe rzeczy. Jak na początku śledztwa informowała prokuratura, bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było uduszenie, niestety własną krwią. Prokurator po rocznym śledztwie w sprawie bestialskiego mordu postawił Adrianowi Z. między innymi zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżył go również o inne czyny. W grudniu do sądu okręgowego trafił akt oskarżenia, w którym prokurator domaga się kary dożywocia. Sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność rozprawy mogłaby obrażać dobre obyczaje bądź i naruszyć ważny interes prywatny. W ocenie sądu w tej sprawie zachodzą te okoliczności, albowiem ujawnione w toku przewodu sądowego materiały mogłyby obrażać dobre obyczaje i naruszyć ważny interes prywatny pokrzywdzonej. Zgodnie z paragrafem 2 tegoż artykułu, jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie, więc tutaj o tym, czy rozprawa będzie jawna, czy nie, zdecyduje pani prokurator w świetle przepisów. Nie sprzeciwiam się wyłączeniu jawności. Uważam, że okoliczności czynu są tak drastyczne, że jak najbardziej wyłączenie jawności. W takim razie, skoro pani prokurator nie sprzeciwiła się, od tej chwili rozprawa będzie prowadzona z wyłączeniem jawności.